Jak widać, zima nas opuściła. Było 3 dni śniegu tylko. A dziś dostałem grubszego klienta i będziemy jechać ze sianem. A na polu mamy ile? Oj, nie widać. Minus 1. Minus 1 na polu. Także walczymy. Ci się mi uda zapiąć. Miała matka syna. Bardzo dobra robota. No, to załadowaliśmy 9 belek, dość wysoko. Trzeba będzie to jakoś zapiąć. Koty w klubie, jak ja to lubię. Myślę, że tak zabezpieczone z dwóch stron, przez bok i przez górę, powinno wytrzymać na 20 km. Gotyk. Gotyk. No i ruszyliśmy w drogę. Po wszystkich trudnościach związanych z wyjechaniem i z załadunkiem, teraz już jest z górki. Belki nam wystają, ja miałem jakieś 70 centów. Nagraj, musimy trzymać się bliżej środka drogi, ale to pomalutko. O, siostrzyczka wraca skądś. Jak to na trasie bywa, ja zawsze jakiś mały przestój, ale to nic, my się nie spieszymy, mamy czas. Na przestoju zobaczymy, czy nam nic nie spadło. Na razie trzyma się dobrze, no to będziemy lecieć dalej. Lecimy sobie małym Belarusem, pomalutku. Przez las, jedna strona bardzo wystaje. Ale nie będziemy się spieszyć. Najważniejsze, że nie wystaje na środek drogi, tylko na pobocze. I pomalutku dojedziemy. Tak, jedziemy 9 bali. Bal średnio ceniony po 80 zł. Także myślę, że to nie jest najgorsza cena, zwłaszcza za wielkość 150 na 120.
Są one zwinięte po prasie sypmie, fakt, one nie są tak zbite jak krone, jak klas. Do tego czas owijania jest bardzo długi, sztucznie owijania, no średnio schodzi półtorej minuty, nawet do dwóch, bo staram się siano podwójnie owinąć, bo zdarzało się tak, że po jednym nawinięciu po prostu one pękały. Jak rzucałem je z góry, to jak to na filmiku było widać, lubiały pęknąć sznurki. No i po prostu takie pale nie nadawały się już do sprzedania, a jedynie do posłania, z tego względu, że ja mam tylko świnki, więc po prostu świnkami tego nie spadzę. Dlatego po prostu dla bezpieczeństwa jedno owinięcie więcej, to nie są jakieś duże koszty. Fakt, schodzi wtedy do 3 minut nawet na jednym owinięciu, ale wolę poczekać te 3 minuty, niż potem martwić się, co zrobić z takim rozwiązanym bolem. No, one były ubijane dużym Belarusem 12-21, więc na pewno owinięcie porównywane 60-ką, czy Perkinsem, czy po prostu mniejszymi mocopociągnikami jest nieporównywalne w tej prasie, bo jednak ten ciągnik ma wytrzymalszą hydraulikę i można po prostu docisnąć komorę z gniotu jeszcze mocniej hydrauliką, co było właśnie robione. No i zawsze tam jakieś 30-40 metrów siana po prostu więcej się zmieściło do tej komory zbijania. A staram się w miarę to mocno zbijać, bo później fakt, że może na 100 balach tak z reguły jak się robi, będę do tyłu 6, 7, może 10 bali, ale za to potem przy załadunku w zimie bale są okrągłe, nie są kwadratowe, nie są, po prostu nie siadają tyle. No, fakt, że jak leży na ziemi po tej prasie, to nigdy nie jest tak spity mocno jak słoma. Słoma się jednak lepiej spija, łatwiej jest ją turlać, siano jednak zawsze coś tam osiada i robi się po prostu takie jajo. Dlatego staram się mocniej po prostu zbić, żeby to jajo było jak najmniejsze, żeby było potem po prostu jak najlżej pchnąć, czy po prostu nawet ułożyć na przyczepie, żeby to się nie przewracało. O, dojeżdżamy do kolejnej miejscowości, jeszcze dwie miejscowości i będziemy na miejscu. Także pomalutku to ucieka. Dojechaliśmy z powrotem do domku, teraz będzie trzeba będzie przyczepę wysprzątać, jak wiadomo przewrotki są, żeby po prostu nam to siano nie przymarzło, bo jak pojedziemy coś potem zawieźć, załadować, to będzie źle, a tak to będzie czyste, gotowe i będzie łatwiej potem. Tak, otwieramy burtę. Na dzisiaj jazdy tyle, opuszczamy tura, gasimy ciągnik, kluczyk, prąd. Pasowałoby coś zjeść, chyba zasłużyłem po dzisiejszym na śniadanko. To nic, że jest 11 godzina. No i tak pomalutku leci na tym gospodarstwie. Pewnie to wszystko rozciągło się bardzo długo w czasie. Ogólnie też nie lubię długich filmów na YouTubie, więc postaram wam się to zmieścić w jak najkrótszym czasie. Dzięki za oglądanie.